Wpadłem na taki pomysł, że spróbuję sobie zrobić kanapkę, która ostatnio była hitem w internecie. Robił ją Fox, robił ją ostatnio pan Piotr, więc czemu nie miałbym jej nie zrobić? Znaczy, że wszystko sobie przygotowałem, a chodzi o to zrobienie takiej, bym powiedział, takiej pasty, nie wiem jak to nazwać, takiego farszu do kanapki. Także co? Zapraszam, wiecie co? Tylko nie wiem, jak to ustawić. Tak, tu mam deskę. Tu mam pokrojone wszystkie sobie rzeczy, które chciałem dodać do tego farszu. I co? Zaczynamy. Generalnie rzecz ujmując, sprawa jest prosta, tak? Dajemy swoje ulubione składniki, jak to powiedział pan Piotr. I szatkujemy, robimy z nimi coś ciekawego. I tyle. Dobra, to zacznijmy może od pomidorków. Położę sobie tutaj o trochę pomidorków. Powiedzmy, też nie chcę tego zrobić jakoś mega dużo. Także są cztery takie plasterki pomidorków. Teraz tak, ogórka dużo. Dam dużo ogórków, bo lubię ogórka konserwowego. Więcej, kurde. Dobra. Troszeczkę cebuli czerwonej. O, jeszcze się troszeczkę ogórka załapało. Dobra. Trochę cebulki. No, troszeczkę więcej tej cebuleczki damy. No. Dobra. Teraz tak. Dobra, teraz tak. Damy tutaj taką oto wędlinkę. O, taką szynkę, bo mam. Weźmiemy te dwa plastry. Jeszcze tu mam taką kiełbaskę. Tak, w plasterkach też. To sobie to położymy. O. Więc i tyle. Dobra. Do zieleninki jeszcze chciałem trochę dodać, żeby było. Jak nudno, to dam rozszponkę. Mamy rozszponkę. Mamy rozszponkę. Dodam jeszcze tutaj dwa plasterki sera, bo się skleiły. I chyba i tyle. Dobra, jeszcze dodam łyżkę musztardy pod ser, żeby no było coś takiego sosiwego. I wydaje mi się, że to wszystko. I wydaje mi się, że już możemy to szatkować. Także wszystko sobie może poodkładam po prostu na bok. I tutaj zajmiemy się tym czymś. Ogórek mi został. Dobra, teraz. Zacząłem już szatkować. I wygląda na... Dobrze, no co mam powiedzieć. To wygląda na spoko. Dobra. Tylko nie chcą się za bardzo łączyć te składniki, ale to zaraz się tym też zajmiemy. Swoją drogą, dajcie znać, co wy byście dali do takiej kanapeczki, bo jestem ciekawy. Widziałem, pamiętam, że z pana Piotra, bo wczoraj go widziałem. On naprawdę dał fajne rzeczy. Ja. No, dałem to, co miałem, nie? Ale fajnie. Dajcie znać, czy chcecie więcej takich, nie wiem, kulinarnych lifehacków. Bo może to się sprawdzi i będę robił tego po prostu więcej. Dobra. Fajnie by było. Znaczy, że lubię gotować. Dobra. Wydaje mi się, że już mniej więcej to jest gotowe. No, tak się troszeczkę jeszcze to wymiesza. Pana Piotra, jak patrzyłem, to u niego wygląda to bardziej jak właśnie taki farsz, taki sos. Do takiego sosu to było, natomiast on dał chyba więcej. No, majonezu, dodał jeszcze oliwę i to jeszcze. I trochę tego dużo było, więc nie dziwię się. U mnie to mniej więcej wygląda tak, zobaczcie. No, to mniej więcej w ten sposób. Wydaje mi się, że będzie dobrze.
Także co, teraz wystarczy tylko dodać to do kanapki i będzie spoko. No, już wrzuciłem. Zrobiłem sobie takie pyszne kanapeczki z tym. Tak jak mniej więcej to było, wziąłem chlebek, podpiekłem w tosterze i starałem się bogato ułożyć te kanapki z tym farszem. Ale no, próbujemy, czy to będzie dobre. Wygląda to bardzo ładnie, ten farsz. O. I dobra. Kaw do dzioba. No, powiem wam szczerze, dobre. Najbardziej to czuję pomidora i rozpunkę. Ale wiecie, to jest tak, że jakoś bardzo mi się te składniki nie wymieszały, więc w taki sposób. Wiecie, czymś będzie mi bardziej smakowało serem, czymś będzie bardziej mi smakowało szynką, czymś będzie mi bardziej smakowało tym pomidorem. Właśnie tą część z pomidorem. O, spoko. Jeżeli na przykład znudziło wam się jedynie normalnych kanapek, to weźcie sobie tak właśnie pośrodkujcie, zróbcie sobie taki farsz. Z tego co albo macie w lodówce, albo po prostu do swoich ulubionych składników. No i nie smacznego. Elo.